Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii LEGO DC Super Villains. Polecimy sobie ładnie do misji, będzie szybciej. Pewnie, że przyjdę na imprezę, ale... Okej. Dobra, coś tu jest. To powinno wystarczyć. Teraz ruszajmy do środka i znajdźmy Adama. Okej, kontynuujemy fabułę. O to chodziło. Nie wspominając... Moment! Okej, gotowy. On nie relacjonuje tej fali zbrodni, Jimmy. Co jest dziwne jak na dziennikarza o takiej reputacji. Kenta Clarksona? A gdzie on pracował, zanim się zatrudnił w Planet? Jeśli wierzyć jego CV, zwiedził cały świat w poszukiwaniu najciekawszych wiadomości. Ale jak do Gotham i Metropolis przybywają bohaterowie z innego wymiaru i nieszczególnie spełniają standardy ligi, on pomija najważniejsze szczegóły. Wiesz, niektórzy trochę przesadzają w CV. Clarkson ewidentnie coś tam ukrywa. Ale nie to jest teraz najważniejsze. Skupmy się na tej fali zbrodni, Jimmy. Skoro Clarkson nie chce, i jego strata. Zamykamy muzeum! Dosyć nauki na dziś! Żegnam! Nadal nie wiem, po co się tak skradamy. Jak aktywujemy alarmy, zablokują cały budynek i mogą się pojawić te dranie z syndykatu zbrodni. Ja, Sinestro, nie lękam się niczego. Poza krępującą ciszą. No, ja już wolę więcej nie dawać tym ściemniaczom rozgłosu własnym kosztem. Droga wolna! Ruchy! A, to tutaj mieliśmy dotrzeć! Tam jest cały ten towar z Kanta! Nie chcę wiedzieć, w której części byliśmy. Okej, śmieszki moje! To nasza droga do środka! Chodźcie! Ha, ten głupiec chroniący to miejsce nawet się nie spodziewa, co go czeka! Pamiętacie, o czym była mowa? Nie robimy niczego, co może ściągnąć Syndykat Sprawiedliwości! Tak! Ostatnie, czego nam trzeba, to pogaduszki z tymi niedorajcami! Na pewno da się minąć tego strażnika jakoś po cichu! Uuu, kurde, mam pomysła! Zobaczmy tylko, czy będą tu jakieś części! Dobra, zaczniemy oczywiście od niszczenia wszystkiego. Widzę, że niezbyt wymagający pasek monet w tej misji. Dla nas lepiej. Okej, coś tu zniszczyłem, co nam się liczy do mini zestawu. Wcześniej chyba też. Dobra, tu mamy wiele różnych rzeczy. Dla naszych bohaterów. Tę robotę to trzeba będzie wrobić jakiegoś innego głupiego. Oj, mam nadzieję, że nie powiedziałem tego na głos. Okej. Zdziliśmy. Tutaj, ale co tu jest? Dobra, coś dostaliśmy. Okej, czyli to było coś potrzebnego. No to Harley teraz. Mamy kolejne. Hmm.
Zamykam. I teraz tu mamy gotowe. W tym rozszczęśliwiającym gazie, panie Jay, się robi! Ale tutaj mamy dużo rzeczy do zniszczenia. Fabryka monet. Niebieskich. Okej, nie o to chodzi. Potrzebujemy jeszcze tej jednej rzeczy. Skąd ją weźmiemy? Dobra, tutaj jest. O to chodziło. Idziemy teraz. Mamy wszystko gotowe. Czas odrobinę rozweselić tego biednego strażnika. Ha! I znowu zadowolona widownia. Jak pan to robi, panie Jay? O, Harley, po prostu muszą poczuć tę chemię. Pysznie, Bonczusiu. Jak już skończyliście, magiczny grobowiec ciągle czeka. Okej, on nas podsadzi, tak? Nie. No, pięknie. Dobra. Teraz chodź na górę, Clayface. Jakoś inaczej musimy. Dobra.
Okej, okay, tam to jeszcze nie chcę wchodzić. Trudno sobie wyobrazić coś o takiej potędze zamkniętego w takim najzwyczajniejszym budynku. Hej, nie znasz tego powiedzenia, że najciemniej to pod latarnią? Kto jak kto, ale ty powinieneś. Nabierzemy tu wszystko. Co jest? Chyba to. Musimy pokierować strumień światła przez ten amulet, żeby otworzyć sarkofag Czarnego Adama. A, czyli ktoś słuchał, o co w tym chodzi. Ha! Spanner! 4 na 6, okej. Na 6. Dobra, na pewno znajdziemy 6. Będę chciał wszystko zniszczyć. Dobra. Tutaj Sinestro nam pomoże, ale na razie nie. Na razie nie musi. Jeszcze trochę zbierania. Dobra, mamy prawdziwego złoczyńcę, to teraz tylko trzeba znaleźć, bo on nie jest. Dziękuję, dziękuję. Przyjmuję to w imieniu klubu przeciwników Batmana. Yo, Harley! Zwyciężyłem! Tu jest coś dodatkowego, okej. Okay. Zmienię się teraz w dużego Clayface'a. No, w takiej postaci to my nie mamy. No, tutaj to niestety nie damy rady wejść. Tam tutaj nic nie zrobimy, dużo rzeczy, ale nie dla nas. Dobra. Ha! Zajmę się tym szybciej niż byle zielona latarnia. Zwieńczenie naszego nikczemnego planu uwolnienia tego Adama. Chyba się udało. To nie działa.
No, myślałem, że będziemy już pływać w królikach i cylindrach. Gdzie ta magia? Ach, zaraz! Magiczne słowa! Moment! A, tu są! Szerzam! Ja, Czarny Adam, jestem wolny! Te ściany nie sprawią mi problemu. Ale może ja ci sprawię! Shazam! Shazam! Ha! Ja się tym zajmę! Abra no dobra! Przybywam z pomocą. Jestem ogromnym fanem. Pokażę im, gdzie raki zimują, zobaczysz. A co on tutaj robi? Jesteś z nimi? Tą zgrają? Nigdy. Mazarz przybywa z Ziemi 3 walczyć z wszelkim złem. No ale chyba nie z nią. Ta kobieta jest jedną z największych bohaterek Ziemi. Ja wiem, bo też do nich należy. Tak, dokładnie. Jestem bohaterką, więc może zajmiecie się dla mnie tymi tutaj i zobaczymy się później. Jak najbardziej. O, oczywiście. Okej, to pa! Wow! Wspólna akcja z wersją Mnie z Ziemi 3 to totalnie, interesujące. Tak. Potem będzie czas na wyjaśnienia. Póki co mamy ważne sprawy na głowie. To bez znaczenia. Ich żałosny sojusz oznacza tylko moje większe zwycięstwo na początek podboju. No dobra, troszkę już mu odjęliśmy. Mamy pokonać tego. Z tymi to się nie da wytrzymać. Pokaż mi im, na co nas stać. Doskonale. Zademonstruję zdolności, które czynią mnie największym bohaterem wszechczasów. Największym wszechczasów? Ci co? Ninjago się za dużo chyba na oglądali. Szybko! Musimy połączyć siły. Nie mogę przegrać. Trzy serduszka już tylko. O, znowu. Z ninjutsu. Okej. Półtorej serduszka. Spróbujmy znowu razem! Teraz jedno. Po nim? Nie wiem, jak mogło do tego dojść. O rany! Wszystko na mej głowie. Dobra. No jest i drugi boss. Już oberwał. Oto was mam! I tym razem na serio! O, z nim chyba pójdzie szybciej. Dobra. Myślicie, że to koniec? No to mam złe wieści. Bo nie!
Dobra. Pół serduszka już tylko. Czeka was marne zakończenie. Chyba po nim. Przekażcie pozdrowienia na skalę wieczności! Hekonga! Wielce satysfakcjonujące! Jak ci idzie, Houdini? Słuchaj, zbieramy drużynę Super Łotrów, żeby się pozbyć innej drużyny Super Łotrów. Piszesz się? To mnie nie interesuje, klaunie. Okej, to inaczej. Jak nam nie pomożesz, to wrócisz, gdzie cię znaleźliśmy. A więc jak najbardziej. Ale możemy stanąć na hot doga? Od wieczności nic nie jadłem. No tak. Dobra, uwaga na eksponaty. Poziom ukończony. Możliwe, że po następnej misji będziemy mieli już 2 miliony monet. Dobra, jest jeden mini zestaw. Tutaj standardowo. Proszę Państwa, nasz syndykat potrzebuje pomocy. Niedawne włamanie do Muzeum Gotham mogło być spowodowane przez łotrów poszukujących obcych artefaktów w niewątpliwie niecnych celach. Wypatrujcie więc i informujcie nas, kiedy tylko ujrzycie coś nietypowego. Cokolwiek. Ultraman, raczej ultradno. Nie przyszło mu do głowy, że wszystkie siedzkie głupki zawracające nam głowę czymkolwiek dziwnym to jednak słaby pomysł? Naprawdę? Może i masz rację, Johnny. Wiesz, twoja pomoc utknęła w kosmicznej skale i dała czarnemu Adamowi uciec. Co? Najpierw Power Ring, teraz ty? Te miejscowe łotry brzydko pogrywają. Przez to, że im spuszczamy manto. Ludzie wierzą w naszą historyjkę. To potrzebne, żeby prowadzić poszukiwania. Może tobie. Moim zdaniem trzeba ich znaleźć i pokazać, kto tu teraz rządzi. Nie zapominaj, że za znalezienie artefaktu ten świat będzie nasz. Mam dość tego bohaterowania. Bycie dobrym jest takie nudne. Co tam, Szczypku? Interesujące. Hehe, wspaniale. Najwyraźniej czas na podróż. Chyba trzeba by już wracać do naszej bazy. Owszem, moja droga. Pewnie. Pójdziemy przodem. Spotkamy się na miejscu. Okej, okay, no i w tym miejscu kończymy sobie następny właśnie odcinek. I zaczniemy również... Następny poziom tutaj, więc mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, no i cześć.